Dzień dobry wszystkim. Powoli będziemy zaczynali, tylko poczekamy minutę, dwie, aż zgromadzą się ludzie. Dobry wieczór. Dzisiaj porozmawiamy troszkę o modelowaniu matematycznym. Jestem pod coraz większym wrażeniem, ile osób chce słuchać na tak ciekawe tematy, jak modelowanie matematyczne. Dobry wieczór. Już jest nas prawie 1000 osób. Bardzo dobrze idzie. Jeszcze minutkę, dwie zaczynamy i połączymy się z Krzysztofem Szczawińskim. Dzisiaj podczas transmisji dokonamy kolejnego technologicznego przełomu. Już nie tylko będę się łączył z kimś, ale nawet jeszcze będziemy wrzucali obrazki na ekran. W związku z czym mamy coraz większą wprawę w obsługiwaniu oprogramowania służącego do organizowania transmisji. Idzie coraz sprawniej. Już ponad 1200 osób chce zobaczyć, jak się modeluje, jakie to ma konsekwencje dla naszej gospodarki oraz dla naszego koronawirusa. Będzie można potem zadawać pytania i myślę, że na najciekawsze odpowiemy. Zrecenzujemy też trochę działania rządu, powiemy, co o tym myślimy, powiemy, ile ma to wspólnego z nauką, jak to powinno wyglądać, żeby miało trochę więcej wspólnego z nauką. A potem będziemy odpowiadać, a przynajmniej pan Krzysztof Szczawiński będzie odpowiadał, bo zna się na tym lepiej ode mnie. Dobra, mamy prawie 1500 osób. A, i jeszcze jedno bardzo ważne ogłoszenie. Widzimy się znowu w sobotę o 21:00. Będę gościł u siebie na kanale pana Andrzeja Sośnierza, posła Porozumienia, autora planu Sośnierza na wyjście z kryzysu koronawirusowego. Więc sobota, godzina 21:00. Dochodzą 3 minuty od początku, więc tak jak mówiłem, będziemy się łączyć z naszym dzisiejszym gościem. Przed Państwem Krzysztof Szczawiński, polski matematyk z bardzo ciekawym CV, który sporą część swojego życia przeznaczył na modelowanie procesów społeczno-ekonomicznych. Cześć Krzysztof. Cześć, dobry wieczór. Słychać mnie? Ja słyszę bardzo dobre, że mam wrażenie, że wszyscy inni również. Czy moglibyśmy zacząć, żebyś w kilku zdaniach przybliżył nam swoje CV, swoją karierę zawodową, też naukową? Tak, no mówisz o tej matematyce dużo i modelowaniu matematycznym. Matematykiem to ja byłem kiedyś, to już bardzo dawno, czyli studiowałem matematykę. Ale później, no właśnie, zajmowałem się czymś innym na rynkach finansowych. Można to nazwać modelowaniem. Było to też podejmowanie decyzji na podstawie modeli po prostu, czyli modelowanie produktów pochodnych, modelowanie sytuacji społeczno-ekonomicznych i podejmowanie na tej podstawie decyzji inwestycyjnych na poziomie makro, mikro, no, w różnych wydaniach, na różnych produktach i tak dalej. No cóż, ileś paręnaście lat doświadczenia w tym zdobyłem w takich instytucjach jak Goldman Sachs, JP Morgan, w hedge fundach londyńskich. Są to instytucje dosyć selektywne w swoim sposobie rekrutowania, więc można uznać, że skoro w tych instytucjach zostałem do tego wybrany, to trochę umiem to robić, chociaż również jest to doświadczenie takie praktyczne, czyli nie mam tutaj żadnych tytułów naukowych, które by mnie do tego predestynowały. Czyli jeżeli dobrze rozumiem, to używałeś matematyki po to, żeby pomóc międzynarodowej finansjerze, banksterom zarabiać pieniądze na ludziach, którzy się trochę mniej na tej matematyce znają. Częściowo można to tak ująć. Częściowo wręcz też trochę z obrzydzeniem opuściłem ten zawód, chociaż jest w nim ileś elementów, które mają wartość społeczną. Spekulacja jako alokacja kapitału jest to coś, co ma sens. To jest tym żywym, bijącym sercem kapitalizmu.
Więc tutaj też jest potrzebne modelowanie procesów, modelowanie gospodarek, modelowanie spółek konkretnych, operujących w sektorach gospodarki różnych, więc no, to ma sens i to jest potrzebne do tego, żeby alokacja kapitału odbywała się efektywnie. Czym innym z Wszystko kolei, rozumiemy. proszę? Wszystko rozumiemy. Mam nadzieję, że naszym widzom nie musisz tłumaczyć takich oczywistości, jak to inwestowanie jest dobre. Moje pytanie miało lekko rozrywkowy charakter. Więc Nie to, musisz się ale tłumaczyć z pracy dla bankierów. innym aspektem jest modelowanie produktów finansowych. I tutaj no to jest to, od czego zaczynałem, czyli rzeczywiście to bardziej matematyczne, stricte modelowanie produktów, takich jak opcje, jak różne produkty strukturyzowane. W ten sposób zaczynałem jako właśnie matematyk, żeby te umiejętności wykorzystywać w tym i dopiero później przeszedłem jakby do inwestowania. No to jest bardziej techniczne i to jest tworzenie produktów, gdzie rzeczywiście odbywa się coś takiego, jak to, o czym wspomniałeś, czyli że mając niejako przewagę w zrozumieniu tych produktów, no często te instytucje je sprzedają osobom, które nie do końca rozumieją, na czym te produkty polegają. Mieliśmy teraz ciekawy przypadek na rynku ropy, gdzie produkty strukturyzowane były na przykład oparte o te kontrakty futures na ropie, które spadły poniżej zera. No to doprowadziło do bardzo bolesnych sytuacji. No cóż, można mieć pewne etyczne obiekcje co do tego akurat zawodu. Dobrze. I przejdźmy może do tematu, którym mamy się zająć w dzisiejszy piękny wieczór. Mowa o koronawirusie, o modelowaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz na tym, jak można wykorzystać wiedzę, którą daje nam chociażby właśnie możliwość modelowania. I pierwsze pytanie, co cię skłoniło do tego, żeby podejść do próby, przeprowadzić próbę stworzenia modelu rozwijania się epidemii? Tak, no ten proces dochodzenia do tej decyzji, żeby to robić i od czego zaczynałem, to nawet opisałem, więc tutaj zapraszam. Nie wiem, czy będziemy mogli podlinkować to jakoś tutaj do Jak przeczytania najbardziej, może posta. nawet wrzucę zaraz linka w komentarzach. Więc opisałem to w takim, no można to nazwać artykule na portalu medium.com. I kiedy to było? 2 dni temu zgłosiła się do mnie osoba, która zechciała przetłumaczyć ten artykuł, bo ja go napisałem po angielsku. Więc teraz jest na samym dole udostępniony link do tłumaczenia, więc jak ktoś woli, to można przeczytać po polsku również. O, tak, to jest ten artykuł i tytuł. No epidemics do not stop by magic. Tak to nazwałem trochę publicystycznie, ale jednak znacząco. Tytuł się wziął z tego, że zobaczyłem na Facebooku, jak jakiś teleewangelista amerykański próbuje odżegnać wirusa jakimiś takimi gestami i chyba podmuchem boskim go odżegnać. No, to jest ta osoba, którą widzimy, ale to był tylko pretekst do tego tytułu, a prawdziwe jego znaczenie jest takie, że niestety decydenci w wielu krajach, no, wydają się mieć nadzieję, że to sobie jakoś odejdzie. I w zasadzie nie wiadomo dlaczego i jak. No tutaj można by zacytować nawet naszego polskiego wiceministra, który 2 dni temu z rozbrajającą wręcz szczerością powiedział, tutaj sobie zapisałem i zacytuję: chciałbym, daj Boże, nie wiem, mam nadzieję, nie wiem. To są cytaty z 2 zdań, gdzie odpowiadał na pytanie o to, na jakim etapie
rozwoju tej epidemii się znajdujemy. Czyli stawiasz tezę, że wiceminister zdrowia opiera się w tym momencie na czym, kiedy formułuje swoje prognozy czy też przewidywania? No więc to jest wypowiedź, która się pojawiła 2 dni temu i która no tylko potwierdziła przypuszczenia, które, no właśnie, które mam od początku. I tutaj wróćmy do twojego pierwotnego pytania, czyli jak do tego doszło, że zacząłem modelizować i co z tego wynikało. No więc zacząłem 11 marca, gdy nasz pan premier ogłosił no dosyć znaczące restrykcje, jeśli chodzi o naszą wolność. Więc no, będąc sceptycznym na początku też wobec samej choroby, chciałem zobaczyć, no, jak to działa, czego możemy się spodziewać. Opisałem to w pierwszym szybkim poście na Facebooku, startując od takiego, no, bardzo podstawowego modelu, jakim jest traktowanie społeczeństwa jako jednorodnego i po prostu znalezienie, jakie jest tempo rozwoju, czyli ta zarażalność, dzienna zarażalność w danym społeczeństwie, plus tam ileś jest parametrów do skalibrowania, czyli po ilu dniach są te przypadki wykrywane, jak długo osoba średnio zaraża i tak dalej. Więc z tych danych, które były, można było taki pierwszy bardzo podstawowy model skonstruować, zobaczyć w ogóle, jak to działa, ten rozwój epidemii, no bo epidemiologiem nie jestem, czyli podszedłem do tego na takiej podstawie, no, first principle, jak to Elon Musk nazywa, czyli podejście takie, no, od podstawy, jak działa mechanizm rozprzestrzeniania się takiego wirusa w społeczeństwie. I co się okazało, że takim bardzo prostym modelem można było odtworzyć wyniki rozwoju tej epidemii w bardzo wielu krajach, czyli no, w tych, co do których były już dane, takie jak Chiny i Korea, gdzie ta fala już znacząco przeszła, ale też no, dla tych wszystkich, gdzie był dopiero ten początek fali. I w tamtym momencie, bazując na doświadczeniach i koreańskich, i chińskich, przewidywałem, że uda nam się to zdusić, tak samo jak się właśnie udało, przynajmniej na podstawie oficjalnych danych, tak to wyglądało. Tak jak się to udało w Chinach i tak jak to, no, zaczęło się udawać, nie, no wtedy już w dużej mierze było zduszone też i w Korei. Więc po prostu chcąc wiedzieć, jak to się będzie rozwijało dla moich inwestycji, dla firm, dla znajomych, którzy się mnie pytali, jak to będzie wyglądało, opublikowałem post na Facebooku. Pamiętam, kiedy właśnie na początku rozmawialiśmy o epidemii, pamiętam, że mówiłeś mi, że liczba zachorowań trochę jeszcze wzrośnie i potem zacznie spadać. Były chyba początki właśnie, kiedy zacząłeś to modelować i któregoś dnia dostałem od ciebie wiadomość, że zmieniłeś zdanie i że niestety sytuacja wygląda znacznie gorzej. I pamiętam wtedy, że pokazałeś mi, że ten współczynnik R, do którego zaraz przejdziemy, on może wydawać się, że zbliża się do jedynki, ale jeżeli spojrzymy na dane trochę bliżej, to ukaże się nam przerażająca informacja, że on może w skali kraju wyglądać na jeden, ale nie musi to być dobra wiadomość. Czy mógłbyś tę przełomową dla mnie myśl trochę rozwinąć? Znaczy, to akurat było jeszcze później w tym podziale na regiony kraju. Okej, po kolei. Po kolei wyglądało to tak, ten mój pierwszy post nadal wisi, że ja nie tyle przewidywałem, że to w miarę szybko się będzie zatrzymywało, co napisałem o tym warunkowo, że jeśli rzeczywiście uda się zjechać z tym parametrem R, który jest tutaj podstawowy, więc zdefiniujmy go. R to jest liczba osób, które zostaną zarażone przez jedną zarażoną osobę. Jak R jest większe niż 1, to epidemia się rozwija. Jak R jest mniejsze niż 1, to epidemia się zwija, wygasa. I teraz w
moim pierwszym podejściu miałem nadzieję, że uda się w krajach Zachodu osiągnąć to R poniżej 1. Dlaczego? Bo w Chinach najwidoczniej się udało, w Korei najwidoczniej się udawało i to na dodatek z całkiem znacznym zapasem. Więc rzeczywiście to, co napisałem, to nie tyle były przewidywania, tylko no, warunkowo to określając, jeśli tak samo uda nam się w Polsce i innych krajach Zachodu zjechać z tym R poniżej 1 w miarę szybko, wtedy jeszcze nie było tych wszystkich restrykcji, więc można było się spodziewać, że no, po ich wprowadzeniu do tego dojdzie. No to cóż, uda się tą epidemię zdusić w zarodku i to nie jest spłaszczanie krzywej, to jest zduszenie epidemii, czyli to, co się udało na przykład z wirusem Ebola, znaczy nie wirusem, no, z Ebolą. Więc wtedy dochodzi do paru tysięcy zakażeń i epidemia się kończy. No i później. Po wprowadzeniu restrykcji czekałem, aż efekty tych restrykcji się pojawią. I rzeczywiście ten współczynnik R zaczął spadać. On jest różny w różnych krajach. Tutaj też ciekawe dane na temat tego, jak powiedzmy blisko ludzie ze sobą żyją, jak wchodzą w interakcję, czyli w takiej Hiszpanii czy Włoszech ten R początkowy był trochę wyższy, bliżej 4. W Polsce był on w okolicach 3, ale to nadal jest bardzo dużo. To jest no, przy R w okolicach 3 i takiej długości cyklu, jaka jest w wypadku tego wirusa, to dochodzi do no, podwojenia co 2-3 dni, czyli w tydzień. To jest przemnożenie, no w 2 tygodnie jest to przemnożenie przez 10. Czy wszystko dobrze widać? Bo tutaj coś się zmieniło na ekranie. Wrzuciłem na ekran wykres ze współczynnikiem R dla poszczególnych państw z Twojego Tak. artykułu. Tak. No więc rzeczywiście to jest to, z czym po jakimś czasie się zgłosiłem jako obrazie przerażającym. Dlaczego? Bo po wprowadzeniu tych restrykcji na ich wyniki trzeba czekać no, te 7-10 dni. I po tych 7-8 dniach rzeczywiście zaczęło się okazywać, że ten współczynnik R spada z tych początkowych 3-4. No. Więc była nadzieja, chociaż myślałem, że drastyczniej spadnie. I teraz tak, no to jest wykres danych rzeczywistych, które są, no tak jak widać, no świat rzeczywisty jest bardzo złożony i dane nie są, wyniki nie są gładkie, ale pewien trend tutaj jest widoczny, czyli po lewej stronie tego wykresu widzimy no to tutaj to jest określone w procentach, to jest to, co ja nazywam dzienną zarażalnością, którą jak się przemnoży przez 8, to jest tam no, założenie w modelu, które no, uzyskuje potwierdzenie w danych, że średnio przez 8 dni osoba zaraża. Więc jak jesteśmy tutaj w okolicach 40%, to znaczy współczynnik R 3,2, czyli powyżej 3. No i rzeczywiście na początku po lewej stronie wykresu widzieliśmy, że tak było i później po wprowadzeniu restrykcji to w okolicach dnia tutaj 20, 22 widzimy, że spadamy dla tych państw, które tutaj wyszczególniłem w okolice 20% średnio i później spadamy stopniowo do jakichś 16-17, co Przerzucę nam może się udało. na twój ekran, żebyśmy udostępnili twój ekran, a nie mój, dobrze? Możesz u siebie włączyć ten wykres? Tylko ja tego nie mam A, przepraszam, myślałem, że może masz, to wracamy do pod ręką. mojego. W sensie mam Excele pod ręką, ale nie ten wykres. Okej, Więc do tego dobra, to dopiero zostawiamy na. przejdziemy. Więc wróćmy może normalnie.
No, więc zaczął ten współczynnik spadać. Stopniowo spadał właśnie do 20 parunastu procent. Żeby R spadło poniżej 1, to musi spaść do 12,5%, czyli no 1/8. I czekając z niecierpliwością, aż to się wydarzy, no, po paru dniach stwierdziłem, że niestety wygląda na to, że Zachód nie daje rady, że państwa Zachodu nie umieją tego osiągnąć, pomimo bardzo daleko idących restrykcji nałożonych na nasze funkcjonowanie i tryb Czyli życia. mimo, że w Europie Zachodniej i Środkowej ludzie się zamknęli w swoich mieszkaniach, mimo że gospodarka stanęła, mimo że wielu ludzi miało zakaz wychodzenia w domu, nie udało się zmniejszyć tego współczynnika R poniżej 1. Tak. I zaczęły się pojawiać rzeczywiście kraje Europy Środkowej, w których to R zaczęło się zbliżać do jednego. Jest to Austria, a także można było zaobserwować no, zbliżenie się do tego poziomu w państwach najbardziej dotkniętych, gdzie już po przejściu tej pierwszej górki we Włoszech. No, ten współczynnik R, licząc całościowo, czyli średnio dla kraju, zaczął się zbliżać do jednego i nawet poniżej schodzić. I to jest to, o czym wspomniałeś, że wtedy przyjrzałem się, no, jak to się dzieje, jak to w szczegółach wygląda. I to jest ta niepokojąca konkluzja, która wyszła z tego przyglądania się temu wnikliwiej, to że pomimo tak drastycznych środków, to R poniżej 1 rzeczywiście spadło we Włoszech w miejscach, w których wirus już przeszedł przez znaczny procent populacji, czyli to jest przypadek Lombardii, gdzie tam w niektórych miejscach, no, znany jest ten region Bergamo, gdzie można podejrzewać, że prawie wszyscy byli zarażeni wirusem, a w każdym razie powyżej 50% populacji, czyli już odporność populacyjna, zwana stadną, została osiągnięta i dzięki temu dopiero w tych miejscach to R spadło poniżej 1, a w innych miejscach we Włoszech no nadal ten współczynnik był powyżej, tylko że one w średniej mniej znaczyły, bo no tamtych przypadków było mniej. Więc. Dokładnie. Czyli konkluzja była taka, że R spadało w miejscach, gdzie było bardzo dużo zarażeń, typu Lombardia, a tam w regionach, gdzie choroba się dopiero zaczynała rozwijać, ono było znacznie większe od jednego. Ale jak weźmiemy te wszystkie. Znacznie nie, bo przy tych restrykcjach rzeczywiście udało się zejść z okolic 3-4 do poziomu 1,2-1,5. No a w Austrii rzeczywiście udało się zejść poniżej 1, gdzie wygląda na to, że tam pomimo braku jeszcze takiego poziomu no ilości przypadków zarażonych, żeby osiągnąć odporność stadną, tam się jakoś to udało. Nie wiem, czy to większe zdyscyplinowanie wobec tych reguł, no, wszystkich państw, ich środków i jakby dyscypliny stosowania się do nich no, nie przestudiowałem, więc od momentu, kiedy tamte wyniki spisywałem, to rzeczywiście Austria pokazała, że no, przy tym poziomie restrykcji i dyscypliny, no, jest to jedno, może z Norwegią, jest to jedno, dwa państwa, które jednak dają radę to powstrzymywać. Ale cała reszta świata Zachodu, no, najwidoczniej. No, te wykresy, te dane to pokazywały, nie dają rady do momentu, gdy
ta odporność populacyjna w tym zaczyna pomagać. Bo to jest tak, że te wszystkie środki, ich efekt się dodaje, a tak naprawdę mnoży. Czyli odporność populacyjna z rosnącym odsetkiem osób, które już tą odporność nabyły, redukuje R o ileś procent. I teraz tak, no, lockdowny redukują o ileś, maseczki, no, różne te środki, każdy z nich ma jakiś efekt, te efekty się mnożą, no i w efekcie z tych trzech, czterech początkowych, no, schodzimy w okolice jednego, gdzie teraz dla większości państw Zachodu jesteśmy przy tych, w tych okolicach jednego i właśnie dla dwóch, trzech państw nawet poniżej. Tylko że to jest przy obecnie zastosowanych środkach. No właśnie, i tu pojawia się najważniejsze pytanie, czy Europa Zachodnia jest w stanie długo utrzymywać obecnie utrzymywane środki? No to nie do mnie pytanie. To może ja odpowiem, że nie jest. To znaczy, jak wszyscy doskonale wiecie, gospodarka nie jest w stanie działać, kiedy wszyscy siedzą w domu. To tak nie działa. Żeby mieć pieniądze, trzeba pracować. Żeby pracować, trzeba chodzić do pracy. I inaczej nigdy nie będzie. Jeżeli dobrze rozumiem to, co mówisz, Europa jest w stanie utrzymywać liczbę zachorowań na w miarę stabilnym poziomie, pod warunkiem, że ludzie nie pracują i siedzą w domach. No, że jest tak jak teraz. I teraz ty to ująłeś w pieniądzach, a ja raczej myślę o tym jako ilości produkowanej wartości i pracy. Gdzie pieniądze to rzeczywiście rządzący wydają się móc czy dodrukować, no, w różny sposób rozdawać, pożyczać i tak dalej, czyli tutaj no, kryzysu płynności finansowej może się uda uniknąć, ale suma wykonanej pracy i wyprodukowanej wartości no, drastycznie zmalała i można to szacować. No, takie w miarę konserwatywne szacunki dla Polski mówią o tym, że obecna sytuacja nas kosztuje 1 mld zł dziennie, a może i 2. No w każdym razie nawet biorąc ten 1 mld, to już obecną sytuację mamy od 6 tygodni. No to jest to parędziesiąt miliardów i również ja to z liczb przeliczam na wartości, na efekt dla ludzi i przeliczam to w sposób następujący, że dla ogromnego, myślę, ogromnej proporcji Polaków stracenie 100 tysięcy złotych to jest dramat życiowy czy wręcz zniszczone życie. No to stracenie parudziesięciu miliardów to jest ekwiwalent setek tysięcy zniszczonych żyć. Bardzo dużo. Dokładnie. Czyli wychodzi na to, że utrzymując obecne ograniczenia, jesteśmy w stanie utrzymywać liczbę zachorowań na w miarę stabilnym poziomie, konsekwencji rozwalając sobie gospodarkę. Jeżeli załóżmy, czyli bardzo drogo kupujemy czas i załóżmy, że będziemy go kupować jeszcze przez tydzień, dwa, trzy, cztery, i za 4 tygodnie dalej liczba zachorowań będzie znacząco powyżej zera, ponieważ obecne środki, i tak już daleko idące, nie są w stanie zdusić tej epidemii, są ją w stanie tylko powstrzymywać jej rozwój. Czy to oznacza, że jeżeli obecnie w Polsce na przykład zdjęlibyśmy wszystkie ograniczenia, to czy liczba zachorowań nagle gwałtownie wzrośnie? Ona zacznie szybciej wzrastać, czyli teraz mamy ten współczynnik R w okolicach jednego. Wystarczy, że on będzie 1,2, 1,5, to zacznie stopniowo rosnąć. Przy tym współczynniku 1,2, 1,5, no to zajmie to miesiąc, dwa. No, przy 1,2 to wręcz 3 miesiące, aż dojdziemy do górki. Czyli to, co robimy w tej chwili, to no, odpychamy tą górkę, no, niezbyt dając sobie szansę na to, że to zdusimy. No, chyba, że stanie się cud. I tutaj odwołuję do tego tytułu
mojego artykułu i do podejścia wiceministra, który tutaj, tak jak mówiłem, chciałby, daj Boże, nie wiem, mam nadzieję, nie wiem, w taki sposób liczy na to, że, no, że jakoś to się skończy. Jeśli to nie nastąpi, a nie wykluczam tego, że rzeczywiście lato może, nie mamy na ten temat danych, więc nikt tego nie wie, że lato może spowodować, że rzeczywiście w naturalny sposób wirus zacznie się roznosić mniej i że to uda się mocno zdusić. Ale wiemy, że nie uda się tego zdusić aż tak, że tego wirusa po prostu nie będzie. Więc wystarczy, że znowu będą takie warunki, jak chociażby teraz, czy no, czy takie jak były w przeciągu ostatnich 3 miesięcy, czyli powiedzmy na jesieni. No i cóż, i to ruszy. Wystarczy jeden przypadek, żeby ruszyło i żeby była tak zwana druga fala, która, jeśli będziemy żyć normalnie, no to w miesiąc, dwa dojdzie do szczytu. Jeśli znowu wprowadzimy restrykcje podobne do obecnych, no to właśnie będzie to trwało 3-4 miesiące. No dobrze, czyli wiemy już, że epidemia nie, znaczy, że epidemia sama się nie skończy. Może ją skończyć albo magia, albo można radykalnie zmienić podjętą metodę, na przykład wprowadzić znacznie większe obostrzenia, tak żeby ją zdusić, tak jak do tego doszło chociażby w Chinach. Albo musimy czekać, aż wszyscy po kolei zachorujemy, ponieważ bardzo wolno będzie się ta liczba, znaczy ta fala zachorowań będzie tak jak teraz, bardzo wolno przetaczała się przez całe społeczeństwo, tak? Ale poczekaj, bo tutaj powiedziałeś, że no bardzo wzmocnić, żeby zdusić. No nawet jak w jednym kraju zdusimy, to na całym świecie nie zdusimy. To już jest konsensus i, no, i nasz minister, i na pewno znajdzie się jakiś kraj, który uzna, że tego nie zdusi. No ten Znaczy, wirus z oczywiście, nami że tak. pozostanie, więc ta pierwsza możliwość Zakładamy, że na nie całym ma. świecie wirus na pewno gdzieś przetrwa, że nie ma możliwości, że jak już teraz mamy miliony, to że pan mówię tak, miliony zachorowań, to nie ma możliwości, żeby wszystkie państwa sobie teraz z tym poradziły. Przez zdusić rozumiem, że dalej mamy zamknięte granice, nikogo puszczamy, nikogo nie wypuszczamy i mamy tutaj taką enklawę, gdzie nie ma żadnych zachorowań i czekamy, aż one znowu się pojawią, kiedy otworzymy granice. W związku z czym musielibyśmy rozszerzyć to założenie, że wszystkie państwa na świecie dadzą radę u siebie zdusić tego wirusa, łącznie z Afryką, łącznie z Azją, z Ameryką Południową, że wszędzie na świecie wszyscy na bardzo długo się zamkną w mieszkaniach albo będą, wszyscy wdrożą model chiński i uda się wszędzie to równocześnie zdusić, tak jak w przypadku eboli. Ale obaj się zgadzamy, że jest to założenie skrajnie nierealistyczne, że już lepiej liczyć na magię niż na to, że wszystkie państwa równocześnie zduszą u siebie wirusa. Więc to rozwiązanie nam odpada. Dobrze rozumiem, tak? Tak, więc co nam zostaje? No więc jeżeli dobrze rozumiem, zostaje nam albo to, że będziemy powoli zarażać wszystkich, tak jak obecnie, albo że te zarażenia pójdą trochę szybciej i uzyskamy odporność stadną, tak? Co do tej odporności stadnej, Właśnie. chciałbym w 2 słowach wytłumaczyć, jak to działa. To nie jest coś binarnego, co się nagle pojawia, tylko to jest efekt, który stopniowo rośnie, czyli im większa jest proporcja ludzi już uodpornionych, tym więcej osób, które dana osoba by normalnie zaraziła, nie zostaje zarażonych, bo już są uodpornione. Więc jeśli osoba zarażała 3 osoby na początku, R równe 3, a mamy 70% populacji uodpornionej, no to zamiast zarazić 3 osoby, to zarazi no niecałą 1 osobę średnio. I wtedy, nawet jak w którymś miejscu się pojawią nowe przypadki, to ich liczba nie będzie rosła, tylko się szybko zdusi. Teraz tak, populacja nie jest jednorodna, więc nie każdy roznosi tyle samo. Jedne osoby roznoszą więcej, jedne mniej, więc jeden z pomysłów, które przedstawiam w artykule, to jest, żeby postarać się poszukać, kim są te osoby, które roznoszą chorobę wirusa więcej, a kim są te, które mniej? I dzięki temu, gdyby uodpornione były te osoby, które
raczej roznoszą go więcej, są odpowiedzialne za więcej zarażeń potencjalnie, no to mniej takich osób musimy mieć uodpornionych, żeby ten efekt działał. No, więc to jest jakieś rozwiązanie. No, innym rozwiązaniem są szczepionki, które też działają na zasadzie tego mechanizmu. No, szczepionka to jest nic innego jak no właśnie uodpornienie pojedynczych osób w sposób podobny do tego, które się uzyskuje poprzez przechorowanie tego i naturalne zdobycie przeciwciał. I gdy odpowiednia proporcja populacji jest zaszczepiona, czyli uodporniona, czy poprzez przechorowanie, czy poprzez właśnie zaszczepienie, no to nawet jak się pojawia jeden przypadek, no to on nie ma kogo zarazić, bo dookoła większość osób. No i teraz pytanie, czy większość to musi być, czy po prostu wystarczająca proporcja osób, żeby no, każdy taki początek epidemii się dusił w zarodku. No i od tego jest model, żeby przeliczyć, ile to jest osób, jakich to jest osób i licząc te zarażanie dzień po dniu, do tego można dojść. No właśnie. I pytanie takie, bo wiele osób zwraca uwagę na to, że nie jest wcale pewne, że w przypadku koronawirusa można w ogóle nabrać odporności stadnej, bo to wymaga tego, żeby przeciwciała się długo utrzymywały w naszym organizmie, a są przypadki tego, że osoby chorują po raz któryś. I czy to coś zmienia w tym, co mówisz, że nie jest wcale pewne, że jesteśmy w stanie się wszyscy na tą chorobę uodpornić? Tak, no więc ja nie jestem wirusologiem i w modelu bazowałem na założeniu, że osoby, które to przechorowały poprzez wyprodukowanie przeciwciał, które mają i dzięki temu są uodpornione. Teraz rzeczywiście pojawiły się artykuły, które to podważają. W Korei podobno są przypadki osób, które przechorowały i które, znaczy nie, właśnie, które miały wirusa i później, które okazało się, że mają go znowu. Co się okazuje, że tam mieli to testowanie bardzo szeroko rozpowszechnione i były testy jakieś takie drive-through, tak? Że się gdzieś przejeżdżało, się robiło szybki test i tak dalej. Więc wiele testów było wykonanych no, w warunkach takich, że no, jakiś procent tak zwanych fałszywych, pozytywnych wyników mógł być. Podejrzewane jest, że właśnie to są tego typu przypadki, czyli osoby, które wykonały test, wyszedł im wynik pozytywny, później się przetestowały jeszcze raz, wyszedł ujemny wynik, czyli że o, proszę bardzo, wyzdrowiały, a później okazało się, że zachorowały. Przy takiej ilości wykonanych testów, jaka była w Korei, te pierwsze testy na pewno dla jakiejś proporcji osób były wynikami fałszywie pozytywnymi, więc wygląda na to, że to jest to. Przy czym biologia, ludzki organizm jest no, nieskończenie złożony, więc na pewno pojedyncze przypadki powtórnych zachorowań mogą mieć miejsce. I mówię, no, ja tutaj nie jestem w żaden sposób od tego ekspertem, ale mogę powiedzieć, co z danych wynika. A mianowicie, że rzeczywiście ten efekt jest do zaobserwowania, czyli że tam, gdzie to wyhamowuje, tak jak w Lombardii, no, tak jak miejscami w Hiszpanii, tak jak teraz w Nowym Jorku, no to jakoś tak się składa, że dzieje się to w tym momencie, w którym no, model pokazuje, że już jest taka proporcja osób zarażonych, że właśnie powinno to się odbywać wedle odporności stadnej. Czyli wedle no, tego nabycia odporności przez wystarczającą ilość osób. A jakie to będzie trwałe?
Cóż, również nie mi mówić i wiadomo, nikt na świecie nie ma danych na ten temat, no bo cóż, jest to nowa sprawa, ale no zwrócę uwagę, że jest to takie same pytanie, jakie można sobie zadawać na temat szczepionki. W sensie, że no, przechorowanie pewnie jest wręcz skuteczniejsze niż szczepionka, jeśli chodzi o nabycie tej odporności. Reasumując, są anegdoty na temat tego, że to nie jest skuteczne. Z danych raczej wynika, że jest. Dobrze. Teraz kolejne zastrzeżenie do próby dojścia do odporności stadnej. Chodzi o śmiertelność. Na razie z danych wynika, że koronawirus jest w miarę śmiertelny, to znaczy sporo osób na niego umiera. Czy masz odpowiedź na to, jak sprawić, żeby ta śmiertelność, czy jak odeprzeć ten argument wysokiej śmiertelności koronawirusa, który spowoduje olbrzymią liczbę zgonów przy próbie zarażenia sporej części populacji? Tak, no i tutaj dochodzimy do clou w zasadzie, konkluzji, do których doszedłem, no, tworząc już ten następny model. Następny model wynikał z tego, że no, nie trudno tutaj zauważyć, we wszystkich danych się to pojawia i raportach, że jest ogromna różnica pomiędzy tym, jak przechorowują tego wirusa osoby młodsze, a jak przechorowują go osoby starsze i wrażliwe. I teraz wiadomo, nie ma tutaj znowu binarnego rozdzielenia, ale tendencja jest oczywista i są na ten temat liczby, dane, opracowania, gdzie te procenty i hospitalizacji, i wymagania respiratorów, no i w końcu śmiertelności się bardzo, bardzo różnią. Gdzie dane, które mamy, są wedle wieku, a nie biorą pod uwagę jeszcze dodatkowych tych chorób współistniejących, tak no to mówią. Więc, ale nawet wedle wieku, no, poniżej 40 lat życia widzimy śmiertelność typu 0,1%, czyli 0,1%, i są to najczęściej właśnie osoby jeszcze dodatkowo, które wiedzą, że są wrażliwe z różnymi tymi chorobami, które są dodatkowym czynnikiem ryzyka. Za to powyżej 80 lat życia, no to jest to okolica 4-5%, czyli no bardzo wysoka śmiertelność. Czyli Więc widzimy, że społeczeństwo nie jest jednorodne. To znaczy, że jak osoba jest młodsza, to prawdopodobieństwo tego, że umrze albo że będzie musiała być hospitalizowana, jest bardzo niskie. A jeżeli osoba jest starsza, to prawdopodobieństwo jest w miarę wysokie. Teraz powiedz mi, bo nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, czy inne modele zakładały, że społeczeństwo jest jednorodne i ma jakąś uśrednioną poziom śmiertelności, załóżmy w wysokości, nie wiem, 1%? nie wiem, jakie są inne modele, ale to tu możemy wrócić do tego, o czym już mówiliśmy, czyli jak zacząłem tworzyć ten model i zobaczyłem, że na podstawie nawet tego pierwszego, bardzo prostego, jednorodnego modelu udaje się no całkiem nieźle zreplikować istniejące dane i przewidzieć na tydzień do przodu, a co dalej, no to tego już nie, no bo to jest zależne od zmiany polityki, ale no, można już wtedy było zaobserwować, dysponując takim modelem, że komunikaty oficjalne, które słyszeliśmy na ten temat, i nie mówię tylko o Polsce, tutaj wręcz bardziej mylili się oficjele z Hiszpanii czy Francji. Naprawdę w Polsce nie jest aż tak źle, ale również liczby, które słyszeliśmy od polskich decydentów, no, można łatwo było zobaczyć, że, no, że ja je najpierw sprawdzałem z modelem,
który pokazywał co innego, i później rzeczywistość raczej się skłaniała do moich predykcji. Czyli widać, że decydenci no, nie dysponowali nawet takim w miarę prostym modelem, który by im te dane podawał z jakąś tam większą dokładnością. Ale oczywiście istnieją modele bardziej rozwinięte, które schodzą bardzo głęboko w ziarnistość tego zjawiska. Istnieją modele, które schodzą do pojedynczej osoby i starają się modelować interakcje pomiędzy ludźmi no, w ramach ich gospodarstwa domowego, w szkole, w pracy i tak dalej. Tylko że nie wydają się to być no, te modele, którymi dysponują decydenci, a też te modele często no, mają tendencję do bycia teoretycznymi modelami zjawiska epidemii, ale jednak nie są skalibrowane do rzeczywistości danego zjawiska. Więc no, różne modele istnieją, ale no, dotychczas nie spotkałem się z pomysłem takiego podziału, jaki ja po iluś tam próbach różnych podziałów uznałem za najbardziej adekwatny do tej sytuacji. Czyli podział następujący, że z jednej strony są osoby starsze i wrażliwe, w przypadku Polski, no, uznałem, że jest to powyżej 70 lat życia, czyli plus osoby no, tymi chorobami, które są tutaj dodatkowym czynnikiem ryzyka, czyli w okolicy 5 milionów Polaków. To jest jedna grupa. Druga grupa to są osoby młode, zdrowe, no i najprawdopodobniej są to też osoby najbardziej aktywne, przynajmniej jest to wysoce skorelowane. I dodałem tutaj, to jest ta powiedzmy wolnościowa perspektywa, dodatkowy czynnik, a mianowicie osoby, które będąc dobrze poinformowane na temat śmiertelności tego zjawiska i ryzyka, osoby, które byłyby gotowe, a szczególnie na tym etapie, na którym już się znajdujemy, gdzie dużo młodych, zdrowych osób już myślę, ma świadomość, że perspektywa utraty, no nie wiem, wakacji, czy w ogóle normalnego trybu funkcjonowania przez najbliższe miesiące, a no, słuchając naszych decydentów, to wręcz jest mowa o latach, no to dla nich jest to perspektywa bardzo trudna, a niezbyt wielkim poświęceniem, no bo tutaj liczby śmiertelności dla młodych zdrowych są w tej kwestii dosyć jasne, mogą się przyczynić do tego, żeby dla wszystkich tutaj no, uczynić tą sytuację lepszą, znośną poprzez wytworzenie odporności stadnej, czyli ten warunek, że młode, zdrowe osoby, które same jako dobrowolnie byłyby gotowe funkcjonować w takim trybie, że mogą się zarazić. Czyli no, wolontariusze, powiedzmy, wolontariusze do zarażenia się. Czyli to druga grupa, która jeśli dodatkowo by się okazało, że są to osoby, które najwięcej roznoszą, a no, jest to przynajmniej prawdopodobne, bo są to osoby najaktywniejsze, czyli z największą ilością kontaktów i tak dalej, no to ich grupa nie musiałaby być taka wielka, żeby zarażenie praktycznie tylko ich pozwoliło wytworzyć odporność stadną. Czyli ta druga grupa, założyłem 20% młodych, zdrowych i chętnych do zarażenia. No i trzecią grupę stanowi cała reszta, czyli no jakieś 65% Polaków. Dzieląc na te trzy grupy i
Właśnie, no tutaj wchodzi to modelowanie troszkę bardziej złożone, modelując interakcje pomiędzy nimi, jakie one są normalnie, czy takie, jakie one są teraz, czyli nadal w miarę normalne, ale zredukowane w sposób dosyć jednorodny, czyli jest to zdystansowanie, pod którym żyjemy, które mniej więcej zredukowało o 50%, 50-60% w stosunku do poziomu interakcji, jaki mieliśmy przed tymi restrykcjami. No więc, no, modelując to w taki sposób i dając sobie możliwość modelowania tych interakcji w sposób zróżnicowany, czyli jeśli by zalecenia idące od góry były zróżnicowane w stosunku do tych grup, no to jaki byłby efekt jednego i drugiego scenariusza? A tak naprawdę to było poszukiwanie scenariusza, który by pozwolił nam z tego wyjść, no właśnie, przy najmniejszej ilości hospitalizacji i zgonów. Czyli, jeżeli dobrze rozumiem, obecne podejście zakłada, że każdy powinien stosować się do tych samych reguł, a nawet, że osoby starsze powinny częściej wychodzić z domu, ponieważ mają specjalnie jakieś godziny otwarcia sklepów. Osoby młodsze powinny raczej siedzieć w domach, bo mają nawet zakaz, do niedawna miały zakaz wychodzenia z domu bez swoich rodziców. A ty preferujesz inne podejście, to znaczy należy dzielić społeczeństwo na trzy grupy na zasadzie w miarę dobrowolnej i do każdej z tych trzech grup podejść indywidualnie, tak? Tak, ale zanim przejdziemy do jakby zaleceń i obliczeń, no to chciałbym to jednak podzielić na parę elementów. No, jednym elementem to jest model, czyli narzędzie, niejako kalkulator, który pozwala przeliczać różne scenariusze. No i to jest coś, co po prostu liczę poprawnie. No, mam to szczęście, że mogłem poprosić brata, żeby odtworzył taki kalkulator na podstawie paru założeń, żeby zobaczyć, czy jakiegoś błędu tam nie ma. No i rzeczywiście go odtworzył i wyniki wychodziły takie same, więc jakby co do tego, to można mieć duży stopień pewności. Drugi etap to są pomysły. No właśnie, czy można by robić tak, można inaczej, jaki podział na grupy. Trzeci poziom to są dopiero jakieś założenia co do tego, no właśnie, jaka jest korelacja pomiędzy byciem młodym i zdrowym, a tym, że się mniej lub bardziej roznosi wirusa, i z tych założeń wynikają jakieś wyniki, a dopiero jakby następną warstwą są zalecenia, które no, starałbym się tutaj być ostrożny, bo no, są to znaczące i poważne rzeczy. Ale biorąc założenia, które brałem na zasadzie takiej, żeby odwzorować jak najwierniej to, co pokazują dane i jak można estymować, że ten proces funkcjonuje, no to rzeczywiście no, wychodzi, że scenariusz optymalny to jest taki, żeby wręcz przyspieszyć rozprzestrzenianie się tego wirusa wśród tych młodych, zdrowych, którzy no, byliby w pewien sposób chętni, żeby no, się poświęcić w pewien sposób dla grupowej populacyjnej odporności, u nich przyspieszyć, a za to przez ten okres, i wtedy mogłoby to być zredukowane do 2 miesięcy, bardzo szczelnie, jak najbardziej szczelnie odizolować osoby starsze. Wtedy przez te 2 miesiące, przepraszam, fala tych zarażeń mogłaby przejść przez praktycznie całą tą populację tych 20% no, najmniej wrażliwych na tą chorobę. Dotknęłoby też pewien procent i również tutaj obliczenia przy pewnych założeniach mi pokazują, że byłoby to 20% tej grupy pozostałej.
czyli nieizolowanej, tylko tej grupy normalnie pracującej, ale starającej się unikać tych osób najbardziej aktywnych, które byłyby niejako chętne do zarażenia. No i właśnie minimalizując liczbę tych osób najstarszych, gdzie tutaj, gdyby to trwało 2 miesiące, no to można sobie wyobrazić szczelniejsze odizolowanie tych osób najbardziej wrażliwych, niż w alternatywie, jaką jest, że trwa to bardzo długo, gdzie na pewno wtedy trudniej to osiągnąć. Ale teraz tak, w modelu robię jakieś założenia i z tego wychodzą jakieś konkretne liczbowe wyniki. Wiadomo, że nigdy tych założeń i takiego scenariusza nie da się przeprowadzić w pełni, do końca, w 100% idealnie. Mimo że również w modelowaniu izolowanie tych osób najbardziej wrażliwych, to nie modeluje tego jako kompletny brak kontaktu pomiędzy nimi a resztą, tylko podzielenie ilości tych kontaktów przez 10 w stosunku do obecnego stanu. No ale nadal są najróżniejsze sytuacje, rzeczywistość jest bardzo złożona, nigdy się tego nie uda stworzyć wedle modelu, więc przynajmniej, i to jest jakby zalecenie minimum, przynajmniej zróżnicować tą politykę. Czyli jeśli mamy te osoby starsze, dla których chronienie ich przed wirusem z jednej strony ma mniejszy koszt, bo nie są to osoby, które pracują, tylko najczęściej są na emeryturze, a efekt tego jest bardzo znaczący, czyli chronimy je przed wirusem, gdzie tutaj u nich śmiertelność jest bardzo wysoka, a z drugiej strony mamy osoby, których izolowanie w domach jest bardzo kosztowne, a efekt tego jest dużo mniej znaczący, no bo, czyli bardzo kosztowne, no bo nie mogą pracować te osoby, które są najbardziej aktywne, a efekt mniej znaczący, bo w wypadku ich zarażenia śmiertelność jest poniżej 1 promila, a tak naprawdę jak są to osoby też jeszcze zdrowe dodatkowo, to jest moja najlepsza estymacja, to jest poniżej 1 osoby na 3000, czyli naprawdę niska. No to jak jest jakaś decyzja, jak jest jakaś polityka, to efektywniej jest robić więcej tego, co mniej kosztuje, a daje większy efekt, a mniej tego, co kosztuje więcej, a daje mniejszy efekt. Więc jakby ileś poziomów tych zaleceń można produkować, to no, czyli jakieś zróżnicowanie to bym uznawał za poziom minimum, a poziom maksimum to opisałem jako jakiś tam scenariusz zalecenia w tym moim artykule. Czy możesz na przykład nam pokazać jakieś wykresy, przykładowo, do czego prowadzi obecna polityka i jak to dalej będzie wyglądać, a do Tak. czego doprowadziłoby zastosowanie Twojej propozycji? Czyli rozumiem, że ty musisz tutaj wykonać jakąś operację, żeby się mój ekran pojawił. Tak, wrzucam za chwilę Twój ekran. A ja tutaj przejdę na Excela. Więc to jest ten model, znaczy ta wersja modelu wyprodukowana przez mojego brata, która jest bardziej czytelna od tej, którą zrobiłem ja, bo właśnie jest bardziej stworzona po to, żeby móc to pokazywać, ale jest to z kolei wersja wcześniejsza. Od tego czasu jeszcze dodałem parę elementów. No więc jakby tutaj mamy takie no nie będę ich wszystkich opisywał, ale wszystkie te niebieskie komórki to jest no, taki panel zarządzania, którym definiujemy politykę. No i tutaj już na dwóch stronach, w dwóch arkuszach mam jakby no, wymodelowane z grubsza to, do czego może prowadzić no, polityka obecnie prowadzona i ta z tego idealnego scenariusza. No i obecnie prowadzona polityka
prowadzi do tego, że no właśnie, mamy ten wzrost powolny. To jest jeszcze skalibrowane wtedy, kiedy to był wzrost z R w okolicach 1,2, 1,3. 1,2, 1,3, czyli że mieliśmy ten powolny, ale jednak trochę wykładniczy wzrost zarażeń. I teraz doprecyzuję. To, co w telewizji jest nazywane zarażeniami, to nie są zarażenia, to są przypadki wykryte. Zupełnie inny no, model, to dużo powiedziane, ale obliczenia, które też opisuję w moim artykule, pozwalają sądzić, że w Polsce liczba zarażonych jest między 4 a 10-krotnie większa niż liczba przypadków wykrytych, czyli że jest to obecnie no, parędziesiąt tysięcy. No i cóż, i ta. I mogę na sekundkę przerwać, czyli Tak. oznacza to, że od ponad miesiąca siedzimy w domach, w tym czasie liczba zarażonych wzrosła chyba z kilkuset do 10 000 tych wykrytych, Wykryte. faktycznych mamy mniej więcej 50 000, czyli po ponad miesiącu siedzenia w domu sytuacja w Polsce jest znacznie gorsza niż zanim poszliśmy siedzieć do domu, tak? Znaczy znacznie gorsza. No, tutaj kwestia tego, jak wartościujemy. Minister Szumowski, i ma w tym rację, mówi, że dzięki temu, co zostało wprowadzone, mamy mniej zachorowań i to jest prawda. Gdyby nie zostały wprowadzone 6 tygodni temu, no te środki, które zostały wprowadzone, to teraz zamiast pomiędzy powiedzmy 50 a 100 tysięcy, byśmy mieli pomiędzy 1 000 000 a 2 000 000. Dla Rozumiem, jasności. ale nie o to pytam. Nie twierdzę, że wprowadzenie ograniczeń pogorszyło sytuację pod względem liczby zarażonych, tylko że liczba zarażonych po miesiącu ponad stosowania restrykcji jest wielokrotnie większa niż zanim zaczęliśmy wprowadzać te restrykcje. No to oczywiście, no. Przy czym jak mówimy liczba zarażonych, to są tak naprawdę osoby, które, no część z nich już to przechorowała, tak? Czyli jest to sumaryczna, kumulująca się, kumulatywna liczba zarażonych, a nie tych, którzy są obecnie. Ale liczba aktywnie obecnie zarażonych i zarażających też jest obecnie większa niż była 6 tygodni temu. No oczywiście, przez ten czas mieliśmy wzrost. Jedynie i to, co sobie minister Szumowski za no, sukces odbiera, to, że było to tempo dużo wolniejsze niż gdyby te środki nie zostały wprowadzone. I teraz można to uznawać za coś dobrego z perspektywy lekarza, który ma perspektywę taką, że no właśnie, żeby się ludzie nie zarażali, żeby nie byli w szpitalu, no, lekarz chce każdego wyleczyć, a można na to patrzeć z perspektywy no, bardziej epidemiologicznej, czyli no dobrze, to co to znaczy? Zaraziło się mniej, czyli mniej jest osób uodpornionych, minęło 6 tygodni. No, okej, okay. W Hiszpanii, we Francji, we Włoszech, no, ta sytuacja no, była dużo gorsza, ale z drugiej strony osiągnęli już częściową odporność tą populacyjną. No, w naszym wypadku ta liczba urosła w sposób umiarkowany i to, co tutaj modelizuję, to, że no nadal będzie ona sobie tak powoli rosła, aż w końcu, i tutaj oczywiście można to wprowadzić bardziej stopniowo, a tutaj wprowadziłem w postaci takiego jednego skoku, że za 2 miesiące no jednak nie wytrzymujemy tego stanu obecnego i gdzieś tam w czerwcu luzujemy to trochę, to nawet jeśli się zatrzymywał ten wykres wzrostu, no to wtedy urośnie i co będziemy mieli? Szczyt będziemy mieli po poluzowaniu. Więc jeśli jest jeden moment, kiedy rzeczywiście warto wyhamowywać w sposób
jednorodny, to w okolicach szczytu. No ale wygląda na to, że no, w każdym razie w tym tempie, w którym postępuje epidemia, to długo by trwało, zanim byśmy do niego doszli i jakieś poluzowanie najprawdopodobniej no, wydarzy się wcześniej niż dojście do szczytu, bo dochodzimy do niego powoli. No i cóż, i tutaj na tych wykresach mamy, jakby to wyglądało, czyli liczba zarażonych, śmiertelność, a na dole w podzieleniu na te grupy, gdzie grupa czerwona to jest liczba osób tych najstarszych i wrażliwych zarażonych. Grupa zielona to jest liczba tych młodych, aktywnych i zdrowych. No i grupa żółta, która jest po prostu największa, więc też jak to się dzieje w sposób jednorodny, no to też będzie ich najwięcej zarażonych, ale to jest liczba zarażonych. A tu, jak przemnożymy to przez śmiertelności każdej z tych grup, no to śmiertelność wygląda następująco, czyli no najwięcej tych osób najstarszych i wrażliwych, tych zdrowych, młodych, no niewiele bardzo, bo ich proporcja. No, procent śmiertelności jest bardzo niski, no i pewna liczba tych osób pozostałych. W sumie śmiertelność na poziomie 60 tysięcy, ale odsunięta w czasie. No i właśnie wynikająca też w dużej mierze z tego, że szczyt po poluzowaniu, gdzie tutaj zakładam, że no, w ciągu 2 miesięcy jednak jakieś poluzowanie po prostu zostanie wymuszone z innych względów. I Czyli porównuj. twój model przewiduje, że sytuacja rozwinie się następująco. Zachorowania będą powoli rosły do momentu, kiedy już władze będą bały się jakichś, nie wiem, reakcji ze strony społeczeństwa, więc poluzują nam trochę śrubę, wypuszczą nas z domów i wtedy epidemia wystrzeli dosyć mocno. I na końcu umrze kilkadziesiąt tysięcy osób. To jest jeden ze scenariuszy, które można policzyć. Akurat ten, który tu prezentuję, ale jakikolwiek inny, to jest kwestia wpisania paru liczb w te niebieskie komórki, żeby to zdefiniować inaczej. Więc tutaj, operując na zupełnie tym samym, tylko właśnie wpisując parę innych parametrów, mamy scenariusz, który nawet nie jest tym w pełni optymalnym, który widzę. Te wykresy są na tej samej skali, co te poprzednie, więc jak coś tutaj jest niżej, to jest rzeczywiście niżej, a nie zmieniona skala. I to, co no, z modelu wychodzi jako optymalne, jeśli chodzi o no, docelową śmiertelność, to jest przyspieszenie tych zarażeń w ciągu tych 2 miesięcy, gdzie tutaj wtedy to poluzowanie, nie wiem czy widać, gdzie jestem myszką, jest już po tym, jak udało się i przejść górkę, i wyhamować, i wtedy można w którymś momencie poluzować, co przekłada się na no, pewną śmiertelność, która również wystąpi, ale porównując te poziomy do wykresu poprzedniego, to wygląda to tak, w tej skali, gdzie skoncentrować by można wtedy zarażenia na grupie zielonej, czyli grupie no, tych młodych, zdrowych. Pewna proporcja tej największej grupy, największej liczebnie, też by się zaraziła. No, a pewna proporcja osób najstarszych zaraziłaby się również, ale no, znacząco mniejsza i dopiero po tym poluzowaniu może trochę większa, ale jednak nadal widoczna w śmiertelności, bo jest taka dysproporcja pomiędzy poziomem śmiertelności osób starszych i wrażliwych
w stosunku do młodych i zdrowych, że, no, że w śmiertelności nadal, pomimo tej izolacji przy przejściu przez górkę zarażeń, nadal byłoby, no, praktycznie najwięcej tych osób najstarszych, ale całościowa liczba, tak jak tam mieliśmy parę dziesiąt tysięcy, tak tutaj mamy parę tysięcy, więc jeszcze raz tutaj pozwolę sobie przejść pomiędzy tymi dwoma wykresami. I to jest jakby wcześniejsza wersja, w której jeszcze nie wintegrowałem efektu hospitalizacji i ojomów, czyli liczby, no, respiratorów potrzebnych, co w takiej wersji roboczej wykonałem później, więc w tej, no tak jak mówię, w tej bardziej czystej wersji tego nie ma i to są wykresy, wszystko, które można znaleźć w tym moim artykule, gdzie tutaj dla tego ostatniego scenariusza, no, tworzę wykres tego, jak by wyglądała liczba pacjentów hospitalizowanych. No i więc mamy tutaj tą górkę, grupę 2 i 3 to są grupy właśnie, grupa 2 to są ci młodzi, grupa 3 to są ci pozostali. Wykresy niebieskie to są osoby starsze i wrażliwe, więc z jednej strony hospitalizacje, z drugiej strony no, liczba osób wymagających obsługi no, na ojomach i respiratorów i tak dalej. No i ta górka, tutaj widzimy efekt poluzowania, gdzie, no, kończąc z izolacją osób najstarszych, no to rzeczywiście ileś ich nadal by było, no, zarażonych i też u nich proporcja wymagania, no, tej intensywnej opieki medycznej jest największa, więc to by jakby tworzyło tą drugą górkę, ale sumarycznie możemy się wedle tych założeń, wedle tego modelu zamknąć w, no, powiedzmy do 4000, do 4000 łóżek na oddziałach intensywnej opieki, podczas gdy w przypadku wystąpienia górki bez izolacji, no, jak najostrzejszej osób starszych i wrażliwych, no to ta górka się sytuuje w okolicach, no, paru dziesięciu tysięcy. No i to oczywiście kwestia wpisania liczb, żeby to się na wykresie pojawiło, co, no, przekracza nasze zdolności. Więc znowu reasumując, i to już może zostawmy wykresy, chyba że chcesz jeszcze zobaczyć jakiś inny scenariusz. Więc tak, możemy przejść do widoku normalnego. Mamy dwa scenariusze, możemy ich obliczyć o wiele więcej. Jest to kwestia, no, 2, 3 minut, żeby skalibrować ilość parametrów, które odzwierciedlają inną politykę, czyli kalkulator, który pozwala podejmować decyzję, jaki jest efekt danego podejścia zróżnicowanego wobec tych grup. Zalecenia, do tego jest daleka droga. Jasne. Wiadomo, że Czyli musi to być mamy mocno narzędzie, krytyczne. mamy kalkulator, który pozwala przewidzieć, zastosowanie jakiej polityki spowoduje ile hospitalizacji, ile zgonów oraz ile zarażeń w poszczególnych grupach. Czyli istnieje narzędzie, które pomaga w procesie podejmowania decyzji, ponieważ pokazuje nam, jak nasze decyzje będą miały wpływ na rzeczywistość, do ilu zachorowań doprowadzą albo do ilu zgonów, tak? Tym jest model, przy czym rzeczywistość jest zawsze dużo bardziej złożona niż każdy model. Oczywiście, Występuje że tak. mnóstwo innych dynamik, na przykład, i podam parę przykładów. W ogóle, bo nie ma na ten temat żadnych danych, nie wziąłem tutaj pod uwagę efektu pogody, czyli lata, jesieni itd., bo po prostu nie wiemy, jaki jest tego efekt. Można coś wyciągać z
różnic pomiędzy Australią a Europą obecnie, ale no naprawdę nie wiemy. Można modelizować inne dynamiki, a mianowicie dynamiki wewnątrz gospodarstw domowych. Rzeczywiście w tym modelu traktuje każdą jednostkę jako odrębną, czyli że jedne osoby się mogą izolować i inne nie. Nie wziąłem pod uwagę w ogóle dynamiki typu dzieci idą do szkoły i no, funkcjonują w ramach swojego gospodarstwa domowego, więc no, realia są takie, że w ramach jednego gospodarstwa domowego, no to wiadomo, Rozumiem. nie jest możliwa żadna izolacja, czyli tak naprawdę trzeba by do tego podejść gospodarstwami domowymi i no, to jest dodatkowa dynamika, którą w 2-3 godziny mogę wdrożyć. No, od Rozumiem. 2 tygodni raczej zajmuję się prezentowaniem tego, co już jest, niż wdrażaniem następnych rzeczy, chociaż zarzut dotyczący braku wzięcia pod uwagę tych gospodarstw domowych się na tyle często pojawia, że już ściągnąłem dane, żeby zobaczyć, jak to wygląda, no bo większość osób zarzuca, że no w Polsce to jest niemożliwe, bo jest większość wielopokoleniowych rodzin i no to jak to oddzielić i tak dalej. No na pewno długoterminowo trudniej niż na 2 miesiące, ale statystyki gospodarstw domowych wyglądają tak, że gospodarstw, które są inne niż single lub pary z dziećmi lub bez, jest raptem 23%. No, to jest dużo, ale to się spokojnie może mieścić w tej grupie osób pozostałych lub częściowo w grupie osób izolowanych i tak dalej. Tego typu dynamik można stworzyć wiele innych i owszem, na takie pytania no, chciałbym móc odpowiadać, tylko no, na razie łatwiej jest komunikować model trochę prostszy niż trochę bardziej złożony, to jedno, a drugie to, że ziarnistość danych, jakimi dysponujemy, musi być ważona czy naprzeciwko ziarnistości modelu, bo jeśli i tak nie dysponujemy żadnymi danymi na tym poziomie ziarnistości, żeby móc weryfikować założenia modelu, który rozróżnia więcej rzeczy, no to i tak go nie sprawdzimy, i tak go nie skalibrujemy. Więc ilość rzeczy, które każdy model bierze pod uwagę, musi być współmierna do ilości danych, którymi dysponujemy, i to starałem się osiągnąć, robiąc to rozróżnienie, które wydaje się być Rozumiem. najbardziej adekwatne do tej sytuacji, czyli na te 3 grupy. Mamy pytanie, skąd brałeś dane, żeby kalibrować model? No, wszystkie dane co do zarażeń i co do zgonów z różnych państw są publiczne. Dodatkowo są dane odnośnie testów, a dodatkowo no, jest ileś artykułów i studiów lokalnych, które pozwalają, w moim wypadku były to raczej potwierdzenia podejścia, czy też modelu, którego użyłem, czyli no, na przykład, a to studium w Holandii, które wykazało, że już ponad 3% osób ma przeciwciała, a to jakieś studium lokalne w Niemczech, gdzie też były wyniki odnośnie przeciwciał i odnośnie liczby osób, które no, już przechorowały znacząco inne niż te wyniki oficjalne. Plus mamy no, miejsca szczególne, takie jak Bergamo, gdzie śmiertelność dodatkowa, czyli zaobserwowana śmiertelność, różnica w śmiertelności pomiędzy tym rokiem a latami poprzednimi w tym okresie była w okolicach 0,5%, i to również można podzielić przez dystrybucję wieku w tym miejscu, gdzie rzeczywiście no, jest większa proporcja osób starszych niż na przykład w Polsce. W każdym razie tam
Wszystko wskazuje na to, że ponad połowa populacji została zarażona. Więc już mamy jako końcowe wyniki tego, no, co się dzieje, jak to dotknie praktycznie wszystkich. Zbliżamy się do takiej sytuacji w Nowym Jorku, gdzie w stanie Nowy Jork wszystko wskazuje na to, że już no, ze 20% osób mogło być dotkniętych, a w samym mieście Nowy Jork nawet więcej. Więc tego typu dane lokalne się pojawiają, ale podstawowe dane, no to są dane dzienne na temat zachorowań, na temat śmiertelności z różnych państw, które no, pozwalają to kalibrować, a na to nakładką jest no, pewna doza wiedzy na temat mechanizmu, czyli tego, jak wygląda przebieg choroby, z czego można no, dojść do tego, że jest tam ileś tych dni inkubacji, później są te dni, podczas których się zaraża, później są te dni, kiedy te przypadki są wykryte, no, tego typu dane się pojawiały i później takie ilości dni można wpisać w model i patrzeć, czy się zgadzają z danymi zarażeń i danymi śmiertelności, które, no, które mamy oficjalnie. Jasne. Mamy pytanie od Filo Koniecznego. Serdecznie pozdrawiamy. Pytanie właśnie o to, że Fil twierdzi, że połowa osób, które zmarły, to były osoby żyjące w domach starców i domach opieki. Czyli gdyby zadbać o najstarszych, dzisiaj mielibyśmy o 90 tysięcy zgonów mniej. Czy jest sens zamykać wszystkich w domach, gdzie nasze najnowsze badania pokazują, że kwarantanna doprowadzi 0,5 miliarda ludzi do ubóstwa? Czy nie lepiej zadbać o najstarszych, nie zabijając światowej ekonomii? Właśnie o tym cały czas film mówimy, że Tak. taki scenariusz, w którym zamykamy osoby starsze, a pozwalamy pracować młodszym, doprowadziłby do z jednej strony do tego, że osoby starsze by przeżyły, a z drugiej strony do tego, żeby nam się gospodarka nie rozpadła. Tak, Więc to no jest tutaj było właśnie, duże to jest pytanie, konkluzja, do której zmierzamy cały czas. ale ogólnie o tym mówimy, ale szczegółowiej można powiedzieć, odnośnie domów starców, że no, ta perspektywa już została zauważona. A konkretnie w Szwecji. Szwecja, która no często jak prezentuje model, to jest mi wytykane, ale przecież Szwecja to zrobiła i w Szwecji jest źle. No więc jak jest w Szwecji? W Szwecji po pierwsze nie doszło do tego świadomego przyspieszenia dla wydzielonej, znaczy wydzielonej, dobrowolnie wydzielonej grupy osób, które same by zdecydowały, że chcą przez to przejść szybciej. No i najprawdopodobniej bezobjawowo dla większości, ale to, co Szwecja przyznaje, to że właśnie nie była wystarczająco uważna, jeśli chodzi o pilnowanie domów osób starszych, domów opieki. W Polsce to no, też się to pojawiło, ale na dużo mniejszą skalę, a w Szwecji nie ten epidemiolog, który prowadzi obecnie tą politykę w Szwecji, bo rzeczywiście jest to jedyny kraj, gdzie tutaj decyzje zostały zostawione w rękach epidemiologów, a nie polityków, i stąd ta różnica w podejściu Szwecji versus reszta świata, ale człowiek, który zatrudnił tego epidemiologa, który teraz to prowadzi i który był jego tam szefem przez ileś lat, teraz jest emerytem, czyli bardziej jakby niezależną osobą. I wobec fali krytyki modelu szwedzkiego on podtrzymuje, czyli epidemiolog, który się tam 20 lat tym zajmował i który był no, szefem obecnego tego szefa urzędu, który tą politykę opracował i prowadzi. On broni tej decyzji i mówi, że owszem, tak, powinniśmy tą politykę, jaką mamy, czyli zachowania otwartej gospodarki, pozwolenia młodym chodzić w interakcje, i tam zrobili małe kompromisy, że tam zgromadzenia powyżej 50 osób jednak powstrzymali, no co moim zdaniem jest błędem, ale to może to był polityczny kompromis, ale w każdym razie przyznali, że zrobili jeden błąd. Owszem, całościowo polityka słuszna,
A jedno, na co powinni bardziej zwrócić uwagę, to pilnowanie domów opieki nad osobami starszymi. I tam ta śmiertelność rzeczywiście była. Cóż, to jest wywiad, który się pojawił jakieś 3 dni temu. No, ja już od miesiąca staram się przekonywać do tego podejścia, więc każde takie potwierdzenie jest mile widziane. Czyli, jeżeli dobrze rozumiem, podejście, które głosisz od miesiąca, właśnie teraz jest realizowane w Szwecji, tylko z pewnym opóźnieniem. Nie, ono było realizowane, a jedynie ten epidemiolog przyznał, że właśnie nie było realizowane jakby w całości z tą uważnością wobec domów starszych, czyli że to jest ten jeden błąd, który Dokładnie. popełnili. I teraz tak I powiem, to, o którym, pytają nas ludzie w komentarzach. Słucham? Dokończę. Przerwałem ci, przepraszam. Chciałem, żebyś dokończył. Tak, ale ja tobie też przerwałem, Okej, więc. dobra, to niech będzie na moje. Pytają nas ludzie w komentarzach, i w sumie mnie to też interesuje. Kilkukrotnie powiedziałeś, że od 2 dobrych tygodni próbujesz prezentować ten model oraz przekonywać ludzi do niego. Czy możesz nam powiedzieć, kogo próbowałeś przekonać albo gdzie prezentowałeś ten model? Tak, no próbuję dotrzeć do decydentów finalnych nie dotarłem. Staram się i ja naprawdę w obecnej ekipie widzę dużo dobrej woli i chęci rozwiązania tego dobrze i może właśnie no pewne trudności w instytucjonalnym ułożeniu tych decyzji są tutaj problemem. Konkretnie mam na myśli to, że profesor Szumowski, który, jak wszyscy wiemy, jest zmęczony i niewyspany, został postawiony no, w bardzo trudnej sytuacji, a mianowicie jest to sytuacja konfliktu interesu, gdzie z jednej strony musi organizować służbę zdrowia, żeby poradziła sobie z jak najtrudniejszą potencjalną górką zachorowań. A z drugiej strony, no czyli to samo już jest no zdecydowanie za dużo jak na jednego człowieka, a z drugiej strony wydaje się, że on sam się zadaniuje, czyli sam decyduje na temat całości polityki państwa, której wynikiem będzie takie lub inne zapotrzebowanie na infrastrukturę medyczną. No jest to typowy przykład konfliktu interesu, gdzie człowiek się sam zadaniuje wobec no, zadania, które powinien wykonać, czyli zamiast się skoncentrować na właśnie na optymalizacji struktury, no, czy tych, jak to nazwali, jednoimiennych szpitali, czy tych respiratorów, tych OIOM-ów i tak dalej, no to też wpływa prawie dyktatorsko obecnie na całą politykę kraju, mając w tym podejście takie, jakie ma, czyli podejście lekarza, który stara się uchronić przed każdym zarażeniem i każde wyleczyć. No jest to bardzo trudna sytuacja, no jest nic dziwnego, bardzo zajęty, zmęczony i niewyspany. No więc niestety nie udało mi się do niego i do tych pewnie trzech, czterech głównych decydentów dotrzeć. Udało mi się dotrzeć do ich doradców i w tych okolicach ta sprawa, no mam nadzieję, że jakoś może pójść do przodu. Czyli jesteśmy na razie na etapie docierania z wiedzą do doradców, decydentów. To jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo na sobotę jestem umówiony na podobną rozmowę jak z tobą, z panem posłem Andrzejem Sośnierzem, który ma alternatywną metodę walki z koronawirusem, którą nazwał plan Sośnierza, która zresztą również zakłada to, żebyśmy mogli chodzić do pracy. W każdym razie, gdy rozmawiałem z panem posłem przez telefon, on przyznał, że jemu również nie udało się dotrzeć do decydentów, mimo że ma w miarę silną pozycję polityczną, jest w końcu posłem jednej z partii rządzących w Polsce. Też jedynie udało mu się rozmawiać z doradcami. I teraz bardzo ważne pytanie. Wielu Polaków, w tym ja, w tym wielu dziennikarzy, od dawna próbujemy dowiedzieć się, na jakiej podstawie decydenci obecnie podejmują decyzje.
Kto im doradza, jakie oni mają modele i z czego wynikają takie decyzje, że należy zamknąć lasy, a po 2 tygodniach należy je otworzyć? Czy masz może jakąś wiedzę na ten temat, na jakiej podstawie obecnie podejmowane są decyzje przez najważniejszych decydentów? No już trochę o tym mówiliśmy, ale no wracając do posła Sośnierza, no więc nie wiedziałem, że też ma z tym problem. No ja jestem tylko osobą prywatną, która uznała tą sytuację za no bardzo poważną i znaczącą, więc po prostu jako osoba prywatna, której się wydaje, że może coś pomóc, że chociaż to narzędzie do przeliczania scenariuszy by się przydało i no wszystko wskazuje na to, w sensie z dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że decydenci takim narzędziem nie dysponują. No a chociaż to, a dodatkowo pomysły, no a dodatkowo ewentualnie przeliczenie konkretnych scenariuszy, zalecenia i coś, co mogłoby doprowadzić do decyzji, ale tutaj się zastrzegam, do decyzji mogłoby doprowadzić dopiero po fazie krytyki, demontażu całego podejścia, modelu i może implementacji jakiejś częściowej, czy lokalnej, więc do tego jest bardzo daleko. No więc czym oni dysponują? Tak jak z modelizowaniem, tak tutaj też można widzieć po wynikach, czyli co jest mówione, co słyszymy w komunikatach, no to jakoś świadczy o tym, co jest z tyłu, czyli tutaj no, możemy niejako zrobić inżynierię odwrotną na podstawie danych, które wypływają od decydentów z Ministerstwa Zdrowia. No ale tutaj wiele tej inżynierii odwrotnej nie potrzeba, jak przedwczoraj słyszeliśmy i znowu zacytuję, chciałbym, no to odnosiło się do tego, żeby było szybko, dobrze. Daj Boże, nie wiem, mam nadzieję, nie wiem. To są jedne dane, które można poddać inżynierii odwrotnej. No można poddać też dane, jakimi były predykcje liczbowe, które minister Szumowski wypowiadał na samym początku procesu i które, no właśnie, które były tym, co porównywałem do tego, co mi wychodzi i na tej podstawie stwierdzałem, że no ewidentnie nie wiedzą. Teraz już najwidoczniej doszło do zrozumienia, że lepiej takich liczbowych przewidywań nie podawać, no bo się one bardzo nie sprawdzają. A za to mamy takie, no właśnie, jakościowe zalecenia. Co do niektórych z nich, nie wykluczam, że może jest jakiś model, który to policzył, ale no, to, o czym wspomniałem wcześniej, no, może napawać sceptycyzmem co do tego. Ale co do niektórych z nich, no to są one w oczywisty sposób sensowne. Czyli jeśli obecnie jesteśmy w dalszym stadium, no to a nadal daleko od górki, no to na pewno teraz nie ma powodu, żeby było luźniej niż było przez ostatnie parę tygodni. No jedynym powodem, który można znaleźć jako uzasadnienie, to jest to, że przez ten czas nabywaliśmy wiedzę na temat tego, jak to działa, i myśleliśmy, i doszliśmy, że jednak może lepiej poluzować. No poluzować obecnie lepiej niż nie poluzować, więc cieszmy się z tego, ale to zatem dlaczego było tak ostro przez ostatnie 3 tygodnie? No, z perspektywy lekarza, żeby zwolnić, czyli żeby było jak najmniej zarażeń, tylko że no, wróćmy do tego kosztu, czyli tego miliarda dziennie, czyli w sumie te setki tysięcy potencjalnie zniszczonych żyć. Czyli bardzo dyplomatycznie i grzecznie przyznałeś, znaczy tak mi się wydaje, czy zasugerowałeś, że w Twojej ocenie decydenci nie opierają się na żadnych sensownych modelach i tak naprawdę nie wiedzą, co robią. I jedyny postęp jest taki, że zdali sobie niedawno sprawę z tego, że nie wiedzą, co robią. Przynajmniej tak zrozumiałem Twoją wypowiedź.
Tak, wydaje mi się, że tak to w takim razie wygląda. To jest właśnie strasznie ciekawe, ponieważ cały czas rośnie liczba osób zarażonych w Polsce. Cały czas minister zdrowia mówi, że szczyt jest dopiero przed nami. Tymczasem zaczęło się już właśnie luzowanie. Zostały otworzone lasy. Możemy trochę swobodniej poruszać się po ulicach, pod warunkiem, że nosimy na twarzy te maseczki. I niedawno mieliśmy wypowiedź ministra zdrowia, że w tych maseczkach będziemy chodzić jeszcze przez 2 lata. Czy uważasz, że ta wypowiedź może świadczyć o tym, że minister zdrowia zdał sobie sprawę z tego, że nie jesteśmy w stanie zdusić wirusa i zdecydował jako lekarz, którego celem jest to, żeby jak najmniej ludzi chorowało, że chodzenie w maskach przez 2 lata oraz minimalizowanie liczby ludzi pracujących sprawi, że kiedyś być może jakaś szczepionka się pojawi i problem się rozwiąże. To znaczy, czy on próbuje nas przygotować na bardzo długą walkę z koronawirusem i bardzo długie trzymanie tych wszystkich obostrzeń, którymi się co dzień teraz spotykamy? Nie wiem. Tyle, co wiem na ten temat, to powiedziałem. To już są daleko idące konkluzje, no i chyba bardziej z dziedziny marketingu politycznego i polityki, czyli to, na czym ty się znasz, a na czym ja się nie znam. Mogę jedynie powtórzyć to, co powiedziałem, a twoja parafraza tego, no. Ja bym tego aż tak ostro nie ujmował, no ująłem to tak, jak ująłem. Rozumiem. Rozumiem też przyczyny, dla których nie chcesz ująć tego inaczej. Dobrze. Mam wrażenie, że mniej więcej omówiliśmy sytuację. Diagnoza jest bardzo prosta. Jeżeli jeszcze jest grubo ponad 1000 osób cały czas przed nami, z tego, co póki co wiemy o koronawirusie, o tym, jak on się rozprzestrzenia, wynika, że zdusić się go nie da. To znaczy, musimy się przyzwyczaić do tego, że koronawirus pomiędzy nami po prostu będzie. I dla osób młodszych on jest mniej szkodliwy, a dla osób starszych jest szkodliwy znacznie bardziej. I bardzo przerażająca perspektywa jest taka, że władze będą trzymać nas w mniej więcej zbliżonych do tego poziomu obecnego obostrzeniach przez jakiś czas. W tym czasie liczba zachorowań będzie wolno rosła i kiedy nie będą w stanie już nas dłużej trzymać, to znaczy nas wypuszczą. Wtedy Polacy wyjdą z domów i się mocno zarażą, i epidemia się bardzo szybko rozprzestrzeni. Co może oznaczać, że gdy kraje No nie wiem, zachodnie. tutaj ci przerwę. Tak? Ja jednak bardzo wierzę w to, że Polacy sami się będą wtedy w stanie zachować optymalnie i adekwatnie. A co by się tak naprawdę wydarzyło, gdyby nie było żadnych odgórnych zaleceń? No, mniej więcej to, co wynika z modelu jako optymalne rozwiązanie. Czyli młodzi w większości nadal by funkcjonowali, ileś osób uznających się za może mniej odważne wobec tego wirusa trochę by unikało, może nosiło maseczki. Osoby najbardziej wrażliwe same by się odseparowały. To jest to, co by się naturalnie wydarzyło, gdyby nie było ingerencji. Model niejako potwierdza, że to jest to, co pozwala najefektywniej zwalczyć taką sytuację. I gdyby przestały się pojawiać te zalecenia i było to poluzowanie, to wątpię, żeby Polacy się zachowali niemądrze, tylko myślę, że właśnie coś takiego by sami zrealizowali. Kwestia jest jedynie tego, że byłoby to po paru miesiącach, które są bardzo, bardzo, bardzo kosztowne. Oczywiście, że tak, ale sam potwierdziłeś, że doszłoby do tego, że twój model jakby się zrealizował, to znaczy doszłoby znaczącego wzrostu zarażeń przede wszystkim wśród ludzi młodych, czyli liczba zarażonych by gwałtownie wzrosła, tak? No chyba, żeby zadział się ten cud. No chyba, że będzie cud, czy magia, czy jakaś interwencja boska i do tego nie dojdzie. To jest jeszcze jedna rzecz mnie niepokoi, ponieważ wiele wskazuje na to, że poszczególne państwa Europy Zachodniej, czy też właśnie Nowy Jork, powoli zbliżają się do odporności stadnej. Były badania dla
chociażby chyba Santa Clara w Kalifornii, gdzie wyszło, że osób na ślepo przetestowali kilka tysięcy osób i wyszło im, że w tej populacji zarażonych jest jakieś 30 razy więcej osób niż zdiagnozowanych po testach. Mamy też dane z Niemiec, mamy chyba dane z Holandii, z Hiszpanii, z Włoch i wszystkie te dane pokazują, że osób zarażonych faktycznie jest dziesiątki razy więcej niż tych zdiagnozowanych. Co oznacza, że powolutku Europa Zachodnia zbliża się już do tego poziomu pojawienia się odporności stadnej, co oznacza, że Europa Zachodnia może powoli w sposób bezpieczny otwierać swoją gospodarkę. To znaczy, że tam już gorzej niż jest teraz nie będzie, że już oni mają to za sobą i że przeszli, ich firmy niedługo będą działać. Tymczasem my cały czas nie działamy, jesteśmy zamknięci. Kiedy światowa gospodarka zacznie wracać do normalnego sposobu funkcjonowania, my dalej to dopiero będziemy mieli przed sobą. Co oznacza, że moim okiem może dojść do sytuacji, kiedy kontrahenci polskich firm twierdzą, że w sumie, skoro nie mogą od nas niczego kupić, bo my siedzimy w domach, to oni znajdą sobie dostawców gdzie indziej i światowa gospodarka bez nas się obędzie. Tylko pytanie, co my wtedy zrobimy, jak zdecydujemy się jednak wrócić wszyscy do pracy? No to już są twoje konkluzje. Ja mogę potwierdzić, że nie widzę w nich błędu. Jest to niesamowicie pesymistyczna perspektywa. Może się okazać, że i tak będziemy musieli wszyscy przez to przechorować, dokładnie tak samo jak przechorują przez to Europejczycy, a dodatkowo koszty gospodarcze, które poniesiemy, będą znacznie większe niż gdzie indziej. Tak jak mówię, to już twoje wnioski. Nie widzę w nich błędu. Dobrze. To bardzo. Żałuję trochę, miałem nadzieję, że mnie wyprowadzisz z błędu, bo nie ukrywam, że jest to naprawdę bardzo pesymistyczna perspektywa. Czy macie może jakieś pytania do Krzysztofa Szczawińskiego i też do jego modelu? Jeżeli ktoś ma, to proszę o zadanie pytania. Wrzucę je zaraz na ekran. Dobrze, jakby te pytania były w miarę krótkie, bo jak są takie długie, to cały ekran nimi zajmę i nie będzie nas widać. Dłużej się czyta długie pytania. Pan Michał pyta, w jaki sposób politycznie, już czysto praktycznie chciałbyś przeprowadzić swoją wizję. Przy zastrzeżeniu oczywiście, że to powie. O właśnie, to jest w ogóle ciekawa sprawa. Wydaje się, że nauka działa. Może na chwilę schowam pana Michała, potem wrócimy do tego pytania. Cała współczesna nauka wygląda w ten sposób, że ktoś coś publikuje, następnie poddaje się to pod dyskusję, pod recenzję, ktoś może z tym polemizować i w jakiś sposób dochodzimy do prawdy. Jeżeli ktoś ma jakiś błąd w swoim modelu, ma jakieś błędne założenie, to inne osoby wczytujące się w to, co on stworzył, są w stanie w jakiś sposób zmodyfikować to, czy też wyprowadzić autora z błędu. Gdy patrzymy na postępowanie polskiego rządu, to nie jesteśmy w stanie się dowiedzieć, na podstawie jakich modeli oni działają oraz na podstawie czego podejmują decyzje. Czy nie uważasz, że chociażby właśnie po to, żeby móc dać komuś szansę na poprawienie go, te modele rządowe oraz podstawy podejmowania decyzji nie powinny być zupełnie jawne, tak żeby mogły być poddane krytyce, dokładnie na tej samej zasadzie, na podstawie której możemy poddać krytyce twój model. No ja staram się ujawniać jak najbardziej. Co więcej, oferuję przesłać Excela do sprawdzenia każdej osobie. No muszę to jakoś limitować, więc żeby to było z pożytkiem dla wszystkich, to mogę to limitować w taki sposób, że jak ktoś wykryje małą niespójność w tym tekście, który opublikowałem, to znaczy, że wgryzł się w to na tyle głęboko, że rzeczywiście mogę mu wysłać tego Excela, na którym to liczę, a małą niespójność jedną zostawiłem, bo podczas zmieniania czegoś tam, czegoś innego
nie zmieniłem ja, a później uznałem, że bardzo nieznacząca, mała niespójność jest, więc zapraszam do znalezienia jej i wtedy uznam to za dowód, że no, jest to osoba na tyle zainteresowana, że mogę z nią podzielić model i o tym podyskutować. No tak, no, tak funkcjonuje nauka i teraz zostało to słusznie zauważone, że w wypadku wojny, a w pewien sposób mamy tutaj wojnę, no to sztab generalny nie dzieli się swoimi strategiami, modelami i planami, bo wróg mógłby się dowiedzieć, ale tutaj wrogiem jest wirus, więc raczej poprawki na podstawie tej wiedzy nie weźmie, nie zrobi, więc tak, masz rację. Czyli nie powinniśmy kryć się ze swoimi pomysłami przed koronawirusem, również tak uważam. Pytanie od Piotra Wery. Jak reagowali doradcy, z którymi konsultował się pan Krzysztof? No więc to jest w trakcie, po pierwsze, i ja liczę, że są to osoby rozsądne i osoby, z którymi rozmawiałem, nie jedna jest więc no jakby nadal ufam, że chociaż jakiś minimalny wkład z mojej strony może być wzięty pod uwagę, chociażby w postaci używania kalkulatora, czyli narzędzia działającego, no ileś z pomysłów, no a wyniki i założenia, no to najlepiej, co moim zdaniem idealnie powinien zrobić decydent, no zebrać najlepiej parę takich osób, które no, pokazały zaangażowanie w rozwiązanie tego problemu i często nie są to te osoby, które są na etatach w instytucjach, no bo taka sytuacja zdarza się raz na wiele, wiele lat, czyli osoby, które umieją to zrobić, raczej najefektywniej jest, gdy zajmują się innymi sprawami, ale osoby, którym naprawdę zależy i które umieją to w miarę robić, no gdyby chcieć poszukać, to pewnie parę takich osób by się znalazło, a że sprawa jest no, bardzo, bardzo ważna. No, jest to co najmniej ten miliard dziennie, gdy nie mamy dobrych rozwiązań. No więc państwo polskie pewnie powinno znaleźć takie osoby, posadzić je w jednym pomieszczeniu no, już 2 miesiące temu i żeby się krytykowały nawzajem i a nuż coś by z tego wyszło jako już rozwiązanie, które po krytyce, po modyfikacjach no jest na tyle sprawdzone i pewne, że może stanowić no podkładkę do podejmowania decyzji. Więc tak moim zdaniem optymalnie powinno to wyglądać, no ale wiadomo, że są tutaj inne względy różnego rodzaju polityczne i tak dalej, no są pewne procedury, ale jednak w pewien sposób muszę pochwalić tutaj wręcz państwo polskie, bo jako osoba prywatna, jednak może nie do tych czterech najważniejszych, ale całkiem blisko tych osób udało mi się dotrzeć, zaprezentować to osobom, które no jest to w pewien sposób procesowane i może coś z tego wyniknąć, a jeśli chodzi o takie, nazwijmy to, gremia, którym miałem okazję to prezentować, no to cóż, no niektóre osoby przekonałem, no póki co nie były one w większości. Rozumiem. Czy dyskutowałeś ten model z jakimiś gremiami naukowymi, z jakimiś naukowcami, czy poddawałeś go właśnie krytyce, może nie tyle decydentów, a innych ludzi zajmujących się nauką? No, na początku tworzenia tego skonsultowałem się z jedną osobą. No, ja studiowałem matematykę. Moim najbliższym przyjacielem na studiach był człowiek, który został profesorem matematyki. Jest nim w Oslo i akurat zajmuje się analizą numeryczną, równaniami różniczkowymi i modelizowaniem
numerycznym ich wyników, więc wydawał się adekwatną osobą do sprawdzenia mojego podejścia. Plus zawsze jakiś profesor, to dobrze brzmi dla decydentów, którzy lubią tych ludzi utytułowanych. On mi wskazał inną osobę, która jest jeszcze bliższa specjalizacją temu, co zrobiłem. Profesor modelizacji matematycznej na ETH w Zurychu, czyli no cóż, to taki europejski MIT, jak ktoś nie zna. No więc to, co jest jakby stricte matematyczne i najbardziej matematyczne w modelu, czyli ta matryca interakcji pomiędzy członkami grup, pomiędzy grupami wewnątrz grup, no to moje podejście, i to też opisuję, potwierdził. Oczywiście dużo więcej aspektów powinno być sprawdzonych. No, zakładam, że taki zespół właśnie, gdyby był zebrany i krytykujący się nawzajem i dochodzący do jak najbardziej już uznanego i sprawdzonego modelu, no to taki zespół, gdyby miał zaplecze rządowe, no to właśnie mógłby dotrzeć do później specjalistów z różnych dziedzin, żeby rozwiewać wszelkiego typu wątpliwości na temat, na przykład nabywania odporności, na temat no, wielu aspektów socjologicznych, no, struktury interakcji. No, oczywiście są tutaj dodatkowo potencjalnie dane geolokalizacyjne z firm telefonii komórkowych i tak dalej, i tak dalej. No, ja jestem tylko prywatną osobą, która no, od jakiegoś czasu zamiast pogłębiać model, no to staram się z tym, co już jest, dotrzeć do zrozumienia. Ale przepraszam, jednak nie. Jednak no, też ileś kontaktów z znajomymi ekonomistami i ich słów krytycznych. No, plus po prostu, odkąd opublikowany jest artykuł, no to został on już tam ponad 30 tysięcy razy przeczytany. I tutaj dziękuję Tobie, Sławku, że no, właśnie o nim wspomniałeś i gro tych wyświetleń to z tego wynika. No więc z iloma osobami miałem już interakcję na ten temat czy nawet przed opublikowaniem i parę z tych wskazówek no, zaimplementowałem. Oczywiście jest w samych tych wynikach, które są opisane, jedno dosyć mocne założenie, którym jest to, że osoby młode, zdrowe, aktywne są również, a przynajmniej wysoce skorelowane z osobami, które więcej roznoszą wirus. No, to wynikało z takiego spostrzeżenia, że żeby go roznosić, no to trzeba mieć kontakty międzyludzkie i tak dalej, ale rzeczywiście można sobie wyobrazić, że jest inaczej, czyli na przykład, że osoby młode i zdrowe tak szybko przechodzą tą infekcję, że no, nie wytwarza u nich się wystarczająco wysoka dawka tego wirusa, żeby zarazić dużo osób, więc to jest założenie, które jest i z którego wynika ten wynik, że można osiągnąć tą odporność stadną właśnie zarażając tylko tych młodych i niezbyt wielki ich procent. Ale nie ma na ten temat specjalnie danych. Jeśli to założenie no, jest nieprawdziwe, to jakościowe wyniki nie zmieniają się zasadniczo, ale ilościowo się to zmienia. A mianowicie, że może w ciągu 2 miesięcy nie udałoby się przejść całej tej górki zarażenia aż do wyhamowania. I potrzebna by była większa proporcja niż te 20-30%, żeby osiągnąć odporność populacyjną.
Ale absolutnie nie zmienia to podejścia, jakim jest, że no, bardziej opłaca się chronić, opłaca. No, wysiłki, środki, jeśli na coś mają iść, to na bardziej na ochronę starszych, których odizolowanie jest mniej kosztowne, niż na młodszych, których odizolowanie jest bardzo kosztowne. A efekty jego no, mniej znaczące, bo dużo mniejsza śmiertelność i hospitalizacja. Odpowiedziałeś przy okazji na pytanie pana Piotra, czyli jeżeli, a nie, nie, nie odpowiedziałeś, to jest inne pytanie. Przy założeniu, że zachowujemy się dalej tak jak teraz, według obecnej polityki decydentów, ile czasu nam zajmie uzyskanie odporności zbiorowej? Jak aż tak jak teraz. Czyli obecnie zjechaliśmy do R praktycznie równego 1, to mamy wzrost liniowy. Wzrost liniowy, gdzie no ja szacuję, że, bo wspomniałeś o tym, że parędziesiąt, trzydziestokrotnie więcej osób przeszło. W Polsce jest to mniej. W Polsce jest, wbrew pozorom, testowanie jest szersze niż w krajach, w których to się wymknęło spod kontroli, gdzie we Francji jest prawie 40% wyników testów, które są dodatnie. O czym to świadczy? To świadczy, że kryteria testowania są bardzo wąskie, czyli testują praktycznie tylko osoby, u których no, praktycznie wygląda, że już ten wirus jest i rzeczywiście w 40% wypadków się to potwierdza, gdzie w Polsce jedynie 5% wyników testów jest pozytywnych, czyli że wirus jest wykryty. Co to znaczy? Że testowanie w stosunku do liczby istniejących przypadków jest dużo szersze. Więc tego testowania jest więcej, czyli z tego wynika także, że większą proporcję przypadków prawdopodobnie wykryliśmy niż tam, gdzie tam kompletnie nie nadążają i jest to mniej niż 1/30. I zatem z tego wynika, że już no, powyżej 10% społeczeństwa przez to przeszło, a ci, którzy przechodzą pierwsi, to są ci, którzy się bardziej zarażają, czyli mają więcej kontaktów, czyli właśnie więcej kontrybuują do tego R, czyli no, to powyżej 10%, no to już jest jakaś doza tej odporności, jeszcze na pewno niewystarczająca, gdyby normalnie funkcjonowali, ale taka, że no, zeszli też do właśnie wzrostu liniowego. Wracając, w Polsce nie jest to trzydziestokrotność, jest to, szacuję, między pięć a dziesięciokrotność. Czyli jest to parędziesiąt tysięcy przypadków, które się pojawiły w ciągu no, ostatniego półtora miesiąca, bo półtora miesiąca temu było ich bardzo mało. No, gdyby w tym tempie nadal liniowo, czyli proporcjonalnie ta progresja miała rosnąć, no to każdy może wykonać to obliczenie. Jest to nierealistycznie długo. W sensie są to lata, tak? No, czyli na pewno tak to się nie wydarzy, bo w międzyczasie rzeczywiście będzie efekt lata, który jakiś tam efekt pewnie będzie miał, więc rzeczywiście to się zdusi, więc wtedy się pewnie poluzuje, a jak się poluzuje i przyjdzie jesień, no to wtedy mocniej wystartuje, więc to nie będzie się latami na pewno odbywało liniowo, no ale ten tryb, jakby ekstrapolując to, co się dzieje teraz, tak wygląda. Więc ja jednak w tym scenariuszu, w którym uznawałem, że dzieje się dalej to, co się dzieje, no to brałem pod uwagę to R troszkę wyższe niż 1. I tutaj nie potrzeba dużo, wystarczy 1,2, 1,5, 1,2, 1,5, żeby ten wzrost był troszkę wykładniczy, ale to się składa i w ciągu 3-4 miesięcy dochodzi się do tego szczytu, no i później ileś czasu zejście z niego, więc to jest taki rząd wielkości, a to R w okolicach 1,2, 1,5 to jest to, gdzie byliśmy jeszcze jakieś 2-3 tygodnie temu, czyli po jakichś 2-3 tygodniach. No, to jest moment, w którym jakby zatrzymałem się z rozwijaniem modelu i raczej zająłem się opisywaniem go Jasne. i tak dalej, więc to jakby zostało w tym scenariuszu bazowym, czyli ekstrapolacja tego, co było 3 tygodnie temu. To daje nam szczyt gdzieś w lipcu. Świetnie, czyli
Oznacza to, że wiem, że cały czas nowe osoby zaczynają nas oglądać, że nie spodziewajcie się szybkiego wygaszenia epidemii. W zależności od tego, co władze nam przyszykują, będziemy się z tym bujać miesiące albo lata. To nie zniknie za tydzień, to nie zniknie za 2 tygodnie. Jest niezwykle małe prawdopodobieństwo, że za miesiąc czy za dwa zachorowań po prostu nie będzie. One dalej będą, musicie być na to przygotowani. Ogląda nas cały czas prawie 1000 osób, mimo że już 2 godziny rozmawiamy o matematyce, to jest niesamowite. Takie pytanie może podsumowujące, jakbyś mógł wskazać kilka najważniejszych punktów, te kilka takich kluczowych stwierdzeń, które chciałbyś, żeby zostały w głowach naszym widzom, do których doszedłeś, analizując ten problem. No to ja jednak zaproszę do wejścia na stronę tego artykułu, czyli no ja go napisałem po angielsku, ale na dole ktoś go przetłumaczył i są po polsku, więc to jest początek artykułu i tam jest 6 punktów, które są no jakby kluczowymi wnioskami. Gdzieś tam dalej jest wywód, czyli to, o czym mówiliśmy przez te 2 godziny, też są na końcu konkluzje. Tak naprawdę już trochę się gubię w tym, co już zostało powiedziane, a co nie, więc trudno mi to by było teraz reasumować. Myślę, że ty to zrobisz lepiej. Czyli podsumowując, najważniejsze punkty. Pierwszy, nie zwalczymy wirusa, dopóki nie nabędziemy odporności stadnej, tak? To znaczy, on sam nie zniknie, magia nie zadziała, on tu będzie. Chyba, że coś cudownego się wydarzy. Czyli wirusy same nie znikają. One będą trwały, chyba że nabędziemy odporności stadnej. To jest bardzo ważny punkt pierwszy. Drugi, nabywanie odporności stadnej kosztuje nas zarówno gospodarczo, ponieważ siedzimy w domach, jak i umieramy. Starsi ludzie umierają, więc też są to znaczne koszty. I skoro musimy się pogodzić z tym, że wszyscy musimy, czy wielu z nas musi to przechorować, powinniśmy się zastanowić, czy można sprawić, żeby tak zarządzać tym procesem, żeby straty były jak najmniejsze. To znaczy, żeby z jednej strony gospodarka ucierpiała jak najmniej i z drugiej strony, żeby tych ludzi umarło jak najmniej. W procesie uzyskiwania odporności stadnej. I skoro jesteśmy w stanie, może nie, ale są osoby, które podejmują w Polsce decyzje, można liczyć na to, że oni tak tym będą zarządzać, żeby dojść do tej odporności stadnej przy minimalnych kosztach. I wydaje się, że kluczowymi rzeczami, które umożliwią nam z jednej strony minimalizowanie zgonów, a z drugiej strony minimalizowanie strat w gospodarce jest zachęcenie do aktywności osób młodszych, umożliwienie im pracy, przy równoczesnym zachęceniu osób starszych, żeby się izolowali i żeby nie spotykali się z osobami młodszymi, żeby dbali o własne zdrowie i życie, ponieważ to oni niestety mają największe prawdopodobieństwo śmierci po zetknięciu się z wirusem. Wydaje mi się, że to są najważniejsze wnioski, które płyną z Twojej pracy. Tak, dziękuję. A dodam jeszcze 2 elementy, czyli wytłumaczenie tego przyspieszenia. Dlaczego przyspieszyć? No, to wychodzi przeliczając to, ale no, można to ująć jakościowo trochę w następujący sposób, że im krócej i intensywniej będzie trwał proces zarażania się tych, którzy są potrzebni, żeby dojść do odporności populacyjnej, tym bardziej on może być skoncentrowany właśnie tylko na nich, tym mniej się to rozejdzie szerzej, a dodatkowo i szczególnie im krócej to będzie trwało, tym pewnie efektywniej, sprawniej, skuteczniej można izolować osoby najwrażliwsze. Więc Dokładnie, to czyli jest ta różnica pomiędzy systemem szwedzkim, a tym, co no, wynika z tego narzędzia, które no, skonstruowałem i stosuję, czyli z jednej strony przyspieszenie dla młodych, a z drugiej wzmożenie uważności w pilnowaniu, żeby starsi i wrażliwi byli bezpieczni. To. A w głównych wnioskach jeszcze, czyli to jest pierwszy jakby, który dodaję, a
A w głównych wnioskach dodałem jeszcze taki no, punkt ogólny na temat modelowania, czyli że żeby podejmować znaczące decyzje, no bo gdyby decydenci nie podejmowali żadnych decyzji i zostawili to naturalnemu biegowi, no to niekoniecznie musieliby mieć jakiś model, ale skoro podejmują bardzo znaczące, czyli to, co jest pewne w tych decyzjach, to koszt. Efekt? Nie wiadomo, ale koszt na pewno został no już przez Polaków zapłacony i są to dziesiątki miliardów. Tak? I szykujemy się na następne dziesiątki miliardów. Więc skoro jest taka decyzja, to musi być, potrzebny jest, a co najmniej lepiej jest mieć jakiś model, który mówi, że takie działania dają taki efekt. Co więcej, jakiekolwiek rozumienie jakiejś rzeczywistości, która jest bardziej złożona niż te rzeczywistości, z którymi politycy na co dzień mają do czynienia, które są dosyć proste i takie rozumienie na zasadzie, co dobrze brzmi, najczęściej jest wystarczające, ale gdy mamy do czynienia z procesem, no, troszkę bardziej złożonym niż większość tego, z czym operujemy na co dzień, a też poważnym i znaczącym, no to żeby podejmować jakiekolwiek decyzje na ten temat, czyli żeby wiedzieć, jakie będą konsekwencje tego, co się zrobi, no to nie da się bez modelu, bo jest to rzeczywistość po prostu zbyt złożona i trudna, żeby ją ogarnąć od tak. Mam nadzieję, że jak najwięcej osób zrozumiało to, do czego próbowałeś nas dzisiaj wieczorem przekonać. Mam wielką nadzieję, że wśród najważniejszych osób w państwie ktoś wreszcie pochyli się nad alternatywami w stosunku do obecnej metody radzenia sobie z wirusem, ponieważ wiele wskazuje na to, że nie jest ona najszczęśliwsza. Chciałbym bardzo podkreślić to, że wiele razy w przestrzeni publicznej przeciwstawia się dbanie o gospodarkę z dbaniem o ludzkie życie. I okazuje się, że to wcale nie musi być taka alternatywa, że albo gospodarka, albo ludzkie życie. Można wyłamać się z tego i zaproponować rozwiązanie, które jednocześnie ratuje gospodarkę i jednocześnie ratuje ludzkie życie. Czyli nie mamy tu albo, można zadbać o jedną rzecz i o drugą. Bardzo dziękuję Ci, Krzysztof, za to, że poświęciłeś nam ponad 2 godziny swojego wieczoru i postanowiłeś przybliżyć nam wyniki swojej pracy. Wszystkich Was zapraszam w sobotę o godzinę 21:00. Będę na podobny temat rozmawiał z posłem Andrzejem Sośnierzem, który ma zupełnie inne podejście. To znaczy, całkowicie zgadza się z tym, że obecna polityka rządu jest niewłaściwa, ale ma inny pomysł jeszcze niż twój, który, no, porozmawiamy o nim w sobotę. Zapraszam też was wszystkich na stronę Kongresu Polskiego Biznesu www.kongres.biz. To jest organizacja przedsiębiorców, którą niedawno założyłem, która mam nadzieję, że pomoże kiedyś decydentom, tak żeby pojawiały się te jakieś grupy osób, które mają myśleć nad rozwiązaniem jakiegoś problemu, żeby te problemy, metody podejmowania decyzji w naszym państwie były trochę bardziej cywilizowane, trochę bardziej merytoryczne niż to jest obecnie. Bardzo Wam dziękuję za tak liczną obecność. Bardzo cieszę się, że aż tyle osób swój wolny wieczór postanowiło poświęcić na modelowanie matematyczne. Strasznie mnie to za każdym razem zaskakuje, że tyle osób chce to oglądać. Dzisiaj nie będziemy siedzieć do 3 czy do 4 rano. Jutro rano musimy iść do pracy. Może kiedy indziej zrobimy taką znacznie dłuższą transmisję. Jeszcze raz bardzo Wam wszystkim dziękuję. Dobrej nocy. Widzimy się w sobotę. Dziękuję.